Witam Was wszystkich w następnym odcinku. Dzisiaj Wam przedstawię top 10 samochodów idealnych na pierwsze auto. A zatem idziemy. Numer 1. Hyundai i30. Moc samochodu od 95 koni mechanicznych do 275 koni mechanicznych. Pojemność silnika od 1.0 do 2.0. Czyli inaczej 998 cm3 do 1099,8 cm3. Silnik rzędowy 4, napęd naprzód. Średnia cena 15 tysięcy. 2. Fiat 500. Moc od 69 koni mechanicznych do 105 koni mechanicznych. Pojemność silnika od 0,9 do 1,3. Silnik rzędowy 2. Napęd naprzód. Cena 18 tysięcy zł. Audi A4 rodzaj B5. Moc od 102 koni mechanicznych do 381 koni mechanicznych. Pojemność silnika od 1,6 do 2,7. Silnik R4, R6, czyli silniki rzędowe. Napęd naprzód oraz napęd 4 koła, czyli quattro. Średnia cena przewidywana cena 5 tysięcy. 4. Subaru Forester. Moc 125 koni. Pojemność silnika 2,0-2,5. Silnik Boxer. Inaczej, tak, tym bardziej na następnym odcinku Boxer. Z 4 tłokami. Napęd na 4 koła. Cena 15 tysięcy zł. BMW E36. Moc od 286 koni mechanicznych do 321 koni mechanicznych. Pojemność silnika od 3.0 do 3.2. Silnik R6. Napęd na tylne koła. Cena 10 tysięcy zł. BMW E46, czyli następca trójki E36 do 36. Moc od 115 koni mechanicznych do 231. Pojemność silnika od 1.0 do 3.0, od 1.8 do 3.0, przepraszam, emocji. Silnik R4, R6, czyli znowu dwa silniki rzędowe są do wyboru. Napęd na tylną oś lub na 4 koła. Zwany w tych czasach BMW X-Drive. Cena 10 tysięcy zł. Mitsubishi Eclipse. Moc 150 koni mechanicznych. Pojemność silnika 2.3, 2.4. Dlaczego tak? Ponieważ, no, jakby to powiedzieć, w mojej stronie z danymi, gdzie sprawdzałem, no i ogólnie tak jest też naprawdę, by nie było. Pojemność to jest 2351 cm3. Więc już nie wiedziałem, czy zakupić 2,4, czy zostawić 2,3, zapisam tak. Silnik R4, czyli rzędowy, napęd na przednią oś. Cena 15 tysięcy. BMW E39. Moc 193 konie mechaniczne, pojemność silnika 2,8. Silnik rzędowy 6, napęd na tylną oś oraz na wszystkie koła. Cena 10 tysięcy zł. Na tylną oś, tak jak było wcześniej, napęd X-Drive. W czasach to zwane. Wcześniej był to XI i XD. Subaru Legacy. Moc od 150 koni mechanicznych do 173 koni mechanicznych. Pojemność silnika 2,0-2,5. Silnik rzędowy 4. Napęd na 4 koła. I średnia cena 13 tysięcy zł. No i numer 10, BMW E60. Moc od 163 koni mechanicznych do, uwaga, 507 koni mechanicznych. Pojemność silnika 2.2, 2.5, 3.0, 4, 4, 4, 9. Silnik rzędowy 6, V8, V10. Napęd na tylną oś oraz na 4 koła, czego nie napisałem. Cena 20 tysięcy zł. O tym aucie akurat widziałem najwięcej, dlatego dam je na pierwsze miejsce. Ale przyczyna, że też jest bardzo wartym samochodem uwagi, do przykucia uwagi. Od razu mówię, pojemność 3.0 oraz silniki te rzędowe są jeszcze w wersji, jakby to powiedzieć, takich tych podstawowych. Później już są M5 jest właśnie V10. Dziękuję za uwagę, za oglądanie. Cześć!